Jest z nami dzisiaj Zuzanna Gołębiewska, trenuje boks, boks w wersji olimpijskiej, boks w kategorii do 54 kg, tak, dobrze pamiętam. Jesteś pierwszy rok w kategorii wiekowej kadet, trenujesz, z tego co wiem, dość krótko, ale intensywnie i z dużymi osiągnięciami. I bardzo chciałbym Cię poprosić o to, żebyś na samym początku przybliżyła nam trochę, dlaczego akurat ta dyscyplina sportu, no a potem może opowiesz nam o swoich sukcesach. Może tak. Przez tą dyscyplinę zaczęłam boksować. Zaczęłam trenować przez moich braci. Zainspirował nas tata ogólnie, bo tata już tam miał do czynienia ze sztukami walki. Zaczął trenować mojego starszego brata, który jest teraz mistrzem seniorów. Później zachęcał nas jako dzieci takie już trochę podstawy, zabawy. I później zaczęła się dopiero nauka taka poważniejsza, jeżeli chodzi o boks. Twój tata przed dzisiejszym spotkaniem opowiadał mi o tym, że jesteś bardzo wszechstronną zawodniczką i potrafisz walczyć w dwóch różnych pozycjach. Ale z tego co wiem, trenujesz dopiero 2 lata. Jak w takim razie potrafiłaś osiągnąć taką perfekcję, żeby umieć sobie radzić i w takiej, i w tej odwrotnej pozycji? Bardzo dużo czasu poświęcamy właśnie na te dwie pozycje, nie tylko staramy się skupiać na jednej pozycji. Przez co też lepiej się wpaja. Inaczej też podczas tarcz jest, a później inaczej wychodzi. No tak, a powiedz w takiej sytuacji, jeżeli na przykład wychodzisz na ring podczas pojedynku z nastawieniem, że walczysz w tej swojej podstawowej, ulubionej powiedzmy pozycji, to zmieniasz ją w trakcie walki, czy potrafisz to zrobić tak intuicyjnie na przykład podczas samej, nie wiem, sytuacyjnej sytuacji podczas pojedynku? To wychodzi samo, to nie jest kontrolowane, to jest po prostu tak, jak mi będzie wygodnie, tak sobie stanę i ja nie myślę na tym, kiedy zmieniam pozycję, po prostu ona jest. Czyli jest to naturalne, a to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. Zuzia szykuje się do wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Wyjazd już niebawem, turniej rozpoczyna się 21 listopada, potrwa do 5 grudnia. Rozumiem, że Twoim marzeniem, celem być może też jest zostanie do samego końca, do tego ostatniego pojedynku w walce o złoty medal. Oczywiście, no wiadomo, jak każdego sportowca, no to złoto jest najważniejsze, ale takim ogólnym marzeniem to jest olimpiada, zdobyć olimpiadę niż świata, ale to z czasem. Czyli to jest taki pierwszy krok do tego, żeby osiągnąć kolejne etapy swoich sportowych sukcesów. Patrzę tutaj na stolik, przyniosłaś ze sobą bardzo dużo różnych medali. Opowiedz proszę trochę o tym, bo tutaj widzę medal Mistrzostw Europy, medale z różnych zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski. Który dla Ciebie jest najcenniejszy i który może było też najtrudniej zdobyć? No to najtrudniejszy, no to wiadomo, że to jest o Mistrzostwa Europy. Jednak to jest bardzo poważna impreza i dużo starań w to włożyłam razem z tatą w treningach. Także to jest według mnie najważniejszy medal. Pokażemy tutaj wszystkim do kamery. Zawody odbywały się w Turcji. Ciężki brązowy medal, fajna pamiątka, naprawdę trzeba przyznać. Oj, jeszcze tutaj z tego co widzę, taki fajny akcent, czerwona rękawica w barwach narodowych Turcji. Świetna rzecz, powiem Ci, że pełen podziwu jestem do takich młodych osób, które potrafią w tak krótkim czasie osiągnąć poziom mistrzowski, bo przypomnę, trenujesz boks 2 lata, a z tego co mówiliśmy przed nagraniem, od 1,5 roku jesteś w kadrze. Powiedz, jak to zrobiłaś, bo to jest fenomenalne. No to dzięki mojemu tacie, bardzo dużo wkłada we mnie w starania, dużo poświęca nam podczas treningu, także im więcej treningów, tym lepiej, zwłaszcza, że te treningi mamy codziennie, codziennie jest trening, codziennie jest jakiś tam wysiłek, także to przez to. I powiedz, chce Ci się, to jest kadet, 15 lat, to jest naprawdę taki wiek, w którym dużo osób myśli o dobrej zabawie, o spotykaniu się z przyjaciółmi, często wychodzeniu do kina. Znajdujesz na to wszystko czas? Czy to jest też tak, że przede wszystkim ten sport, boks, a potem dopiero gdzieś daleko cała reszta? Jeżeli się trenuje tak już poważnie, no to jest poświęcenie, trzeba niektórych rzeczy zrezygnować. Wiadomo, że są też takie momenty, gdzie się po prostu nie chce, ale tego mam braci, którzy też mnie motywują. Motywujemy się wzajemnie, także też jest takie wsparcie. No i jeszcze jedna taka ważna rzecz, bardzo taka duża ciekawostka, jeżeli chodzi o uprawianie sportu na tym najwyższym mistrzowskim poziomie. Masz okazję zwiedzić kawał świata.
byłaś w Turcji, teraz Armenia, Rywań, też tak dość egzotyczny z naszego punktu widzenia kraj. Jak myślisz, co tam takiego ciekawego możesz spotkać, co cię tam może zaskoczyć? No na pewno kultury no, różne tam są, no, na pewno nie jest jak w Polsce, co wszystko może mnie zszokować, także jest inaczej. Ale widzę po twoim uśmiechu, że jesteś pełna optymizmu i chęci takiego już wyjazdu, pewnie spakowane walizki, prawda? Nie, jeszcze nie spakowane, bardziej jestem w treningu, w toku treningu, żeby przygotować się niż myśleć o walizkach. Zuzia już niedługo wyjeżdża na zgrupowanie, zaraz potem na ten turniej mistrzowski. No ale tak jeszcze zanim nam opowiesz o tym, co w tej chwili ewentualnie będzie cię czekało podczas zgrupowania, bo rozumiem, że trening też pewnie ciężki. Ciężko było się dostać na te mistrzostwa świata, bo też to impreza nie dla każdego, prawda? No oczywiście, że trzeba było przejść pierw mistrzostwa Polski, żeby znaleźć się w kadrze, żeby pokazać jakieś umiejętności trenerom kadry. No i to w sumie od trenerów zależy, kto pojedzie na mistrzostwa świata, bo jak widzą, że zawodniczek się stara, że ma potencjał, no to wybierają i jedzie. No i tak oto tutaj Zuzia idzie w braty ślada. Ślady brata, no ale widzisz, to też pewnie dlatego, że patrząc na twoje tutaj sukcesy w jakimś tam stopniu czuję się oszołomiony. Generalnie prawda jest taka, że brat twój, wielokrotny mistrz Polski, teraz ty również z tytułami wyruszasz na podbój świata z medalem mistrzostw Europy, także następnym razem bardzo bym chciał się z tobą tutaj spotkać już po turnieju mistrzowskim, być może również z takim medalem, a może trochę ładniejszego koloru. Co prawda dziewczyny lubią brąz, ale ja ci życzę złota. Dziękuję.